moi drodzy, z tej strony, oczywiście, Tasik na Was w kolejnym materiale na moim kanale. I od razu na początku przepraszam za mój głos, coś mnie chyba bierze, lekko się chyba przeziębiłem, ale no, wydarzenie jakie miało miejsce w weekend jest na tyle ważne, że chyba warto o nim porozmawiać. A chodzi o Champions League Fukuoka, japoński turniej po rotacji na ponad 2600 graczy, który wygrała Lugia Vista. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak będzie, koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pierwszy duży turniej po rotacji. Niestety cały turniej był rozgrywany w formacie BO1. U nas jest to trochę inaczej. <laughs> U nas turnieje są BO3 głównie. Te duże turnieje w Japonii jest to BO1, ale przez to tylu graczy może wziąć udział w turnieju i ten turniej może się skończyć w jeden weekend, a nie trwać nie wiem, 3 dni powiedzmy no i okazało się, że Lugia jest bardzo dobrym wyborem nowa Lugia trochę odmieniona jak zobaczycie sobie tutaj to jest kilka kart, których w Lugii do tej pory nie widzieliśmy, a które najprawdopodobniej zostaną w Lugii na stałe linia 4-3 lugi. Vista, oczywiście jest Archeops to raczej standardowe mamy dwa Snorlaxy, grało się też trzy w Lugii czasami mamy Luminiona jednego nie ma Weirdira bo on chyba w ogóle rotuje czy nie, nie pamiętam Um, nie ma innych Pokemonów, nie ma Mewiexa, którego można by tutaj wrzucić, no to czym tutaj atakować? Mamy linię 3-3, Minccino, Chinchino, Minccino, którego już mamy e, z atakiem Call for Family, który może wyciągnąć nam dwa Basic Pokemony na ławkę. E, więc jak idziemy drudzy, możemy wyciągnąć z wielu GV, bardzo spoko opcja, jeżeli mamy, nie mamy dobrego rozłożenia. Ale co ważniejsze, pojawia się nowy Chinchino, który ma 110 zdrowia, Stage 1, e, z atakiem Special Round który robi 70 za każdą specjalną energię podpiętą tego Pokemona. Co jest ważne, chodzi o specjalną energię, a nie energię ogólnie, czyli DTE daje plus 40, minus, plus 70, minus 20. To nie jest tak, że DTE daje wam 140 obrażeń. To byłoby za mocne. No i taka lugia właśnie wygrała, wygrała ten turniej Co jeszcze ciekawego jest, tutaj pojawia się oczywiście Jacek. Żak, Jack Jacku, jak zwał tak zwał Wyszukuje dwie ewolucje z waszego deku No ciężko będzie zastąpić Profesor Burnett. no i to jest chyba najlepsze Co można mieć, no bo często mamy Taką sytuację, że gdzieś na rynku jest jeden Archeops Jeden Ultra Ball, więc można wtedy zagrać Jacka, po drugiego Archeopsa I Lugiewistar, albo w ogóle po dwa Archeopsy I z Ultra oba Całkiem, całkiem spoko, spoko opcja, najlepsza chyba jaką mamy, jeżeli chodzi o linię supporterów, to tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze trochę rzeczy do zmiany, ale mamy 3 Ionu, 2 Researchy, 2 bossy, 2 Sereny i Jacka. Eee, dlaczego nie więcej Researchy? No z reguły mamy w ręku kilka energii, których nie chcemy wyrzucać, a mimo to chcemy dobrać jakieś karty, więc Serena nam w tym pomaga, plus pomaga nam też diskardować Archeopsy na przykład. No, i jest też gastem, tak? Możemy też jakiegoś Pokémona V wyciągnąć z ławki przeciwnika. A co ciekawe, Pokémonów V po rotacji jest więcej niż było wcześniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Do tego mamy dwa Great Ball. Byłem hejterem Great Bolly w Lugi, to prawda. Ale teraz w momencie, w którym gramy 20 Pokémonów, gramy ewolucje, tak naprawdę trzy różne, gramy linie ewolucyjne, no to ten Great Ball może się przydać. I jest co ciekawe, Master Ball. Ace który był przez wielu uważany za głównie kolekcjonerski, że nie będzie grany nigdzie Master Ball w Lugi się sprawdza, bo możecie tym Master Ballem wyciągnąć na przykład Archeopsa do i to jest chyba najlepszy Ace jakiego możecie teraz grać w Lugi. Ewentualnie Maximum Belt, ale ten Master Ball widocznie się sprawdza. 4 Ultra Ball, 4 Aromy, oczywiście. Dwa Kolaps Stadiony, nie musimy grać Mesa Gozy. Nie musimy grać w większej ilości stadionów, nie ma Puffa, nie musimy grać Pumpka, bo miejsce się zrobiło. No i gramy 4 DT, 4 Jetki, 4 Gifty, 3 Mist Energia, nowa energia, która pozwala Wam chronić się przed efektami ataków, więc Rourik Moon Was nie złanszotuje już, Giratina Was też nie złanszotuje ze swojego Vistara, więc te Mist energie są bardzo spoko. Jedna Therapeutic Energia i jedna Vigard Energia i taka Lugia wygrała właśnie turniej. A w finale, co ciekawe, grała na Arceusa Vistar z Vulpixem. Kolejny deck, który no aktualnie nie istnieje. Przynajmniej u nas. A to się okazuje, że może być całkiem dobry. 4-4 linia Arceusa, 2-2 linia Vulpixa i Radiant Greninja. E, gramy Wodną Energię, więc jest gdzieś szansa zaatakować z tego Greninży, ale wymagałoby to trzech attachmentów, bo nie gramy Poppy. Można tutaj dorzucić Poppy na przykład, żeby agresywnie móc grać Greninżą. E, 4 bossy, 3 serce, 2 Iono, 2 Coloresy, 2 Turo, 1 Sharenskar Judge i Eri. Co robi Eri? Eri diskarduje dwaj itemy z ręki przeciwnika, jeżeli je tam znajdziecie. No, ciekawa linia supporterów, nie powiem. Nie wiem, czemu jest grane akurat dwóch turo, żeby podnosić może obite Wulpixy, albo nie obite Arceusy, tak? Bo Wulpix ma taką, taki atak, że po tym ataku nie otrzymuje obrażeń od Pokémonów, które mają abilitki. Jeżeli przeciwnik ma tylko takie Pokémony, no to możemy podnieść wszystko inne ze stołu, zostawić tylko Wulpixa, no i praktycznie mamy grę wygraną. Do tego mamy 4 Nest Bole, 4 Ultra Bole, 2 wakiomy Super Roda, jednego Switcha, Prime Catcher jako Ace, który jest tutaj grany, czyli tak naprawdę cross switchery, dwa cross switchery w jednej karcie, czy Guzma, jak ktoś kiedyś grał, to wie, czym jest Guzma, po raz kolejny dwie Mist energii, dwie Medical energie, Co ciekawe, to leczy 30 z naszego pokemona w momencie, jak zagramy to z ręki. Nie wiem, jaki to miałoby związek, jaki miałoby to, miałoby to pomóc. Gdzieś tam widziałem na streamie u Azula, że ktoś napomknął, że wtedy Arceus może przeżyć dwa hity od Kramoranta, bo dostajecie hita, leczycie 30 i dostajecie drugiego hita. Okej. Okay. Trzecie miejsce zajął Control, którego listy niestety niestety nie mamy, ale czwarte miejsce zajął Cherizard, który aktualnie, z tego co spoglądałem sobie w metę, jest najpopularniejszym deckiem w Japonii. Jaki jest tego powód? No, pewnie dlatego, że jest bardzo konsystentny i bardzo mocny. Nie jest to taki Charizard, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, bo to nie jest Charizard z Pidgeotem, a na Bibarelu i ze Skławetem w ogóle z TM Evo. Gramy 4 Charmandery, gramy 2 Charmeleony, 3 Charizardy, gramy 3, linie, 3-2 bidufa. Pewnie można będzie to ściąć do 2-2. To jest po to, żeby był konsystentny bidów z racji formatu BO1, Radiant, Charizard, Skławet, Monafi, Jirachi. Nie ma Rotoma, no ale przy Bibarelu chyba, chyba rotą potrzebne aż tak bardzo nie jest, z tego co widzę. Do tego też ciekawa linia supporterów, 4 Ajona, 3 Arweny, my jesteśmy przyzwyczajeni do 3 Arwenów i chyba 2, 4 Arwenów chyba 2 Aiono albo trzech też i jakiegoś Researcha. Tutaj mamy jeszcze trzy bossy i dwa nowe supportery, którzy nazywają się Codebreaker Solution, przynajmniej tak to jest przetłumaczone tutaj. Pozwala to nam wyciągnąć dwie karty z deku na górę deku, resztę kart przetasować, no i to jest spoko, bo możemy wtedy te karty dobrać np. z Bibarela. Więc potrzebujemy dwie karty dowolnej, możemy sobie je tak naprawdę wyciągnąć w ten, w ten sposób. Do tego gramy oczywiście Friendship Puffin, czy Buddy Buddy Puffin, czy Buddy Puffin, jak zwał tak zwał, który w dowolnym momencie gry pozwala nam wyciągnąć z deku dwa Pokémony Basic o zdrowiu 70 lub mniej, czyli tak naprawdę wszystkie basiciki, które gramy poza Radiant Chalizardem, więc bardzo spoko obce, dlatego pewnie Bidów też przejął rolę. E, chociaż PJA też można z tego wyciągnąć, to nie gramy, gramy 4 Ultra Bolei, tylko 3 Rare Candy, bo mamy TM Evo. W pierwszej turze chcemy pewnie postawić Bibarela i Charmeliona, albo dwa Charmelione, jeżeli mamy Bibarela w ręku. Gramy dwa superrody, Nest Bola, jest hisoenski Heavy Ball do wyciągania na przykład Zarda, czy Squaveta. Mamy Switcha, mamy Lost Vacuum, jeden Counter Catcher, Prime Catcher oczywiście. Jeżeli chodzi o Zarda, no to chyba Zard może grać Prime Catchera, albo Maximum Belta na Mirory na przykład, też się bardzo to przydaje. Mamy Technical Machine, Evolution, Vitality Banda, Artazona, Collapsa i 7 energii ognistych. Dalej na piątym miejscu mamy Lost Boxa, do którego listy nie ma. Mamy Arceus Giratina na miejscu szóstym i na miejscu siódmym. I listę z miejsca siódmego sobie właśnie obejrzymy. Arceus Giratina wraca głównie dlatego, że pojawia się Iron Leaves oraz Maximum Belt. Arctina ma problem ze zbijaniem Zarda, bardzo, bardzo konsystentnie musi go tuszotować, nieważne czym będzie atakować. No i to było problemem do tej pory. Teraz mamy Iron Leavesa, który wchodząc na ławkę, może na siebie ściągnąć dowolną liczbę energii z naszych pokemonów i uderza za 180 z tym że nie może atakować w kolejnej turze no ale to łanshotuje zarda tak więc mamy jednego zarda z głowy tak naprawdę złanshotowaliśmy zarda potem drugiego zarda łanshotujemy z użyciem maksimum Beltę, który daje 50 więcej obrażeń przeciwko aktywnym pokemonom ex więc już mamy 4 prize'y no a do, skąd więc jeszcze kolejne dwa prize'y no na przykład z arceus możemy zbić Luminiona. I jest wygrana GRK na Charizarda, dlatego, dlatego tak, to, tak to wygląda. Tutaj gramy bardziej teraz. Nie gramy aż tak bardzo kontrolnie, bo tylko 4 jano i 2 jaja, nie gdzieś tam 4, 4 linia. Nie ma Paw to the peak, więc musimy ratować się inaczej. Mamy po prostu Disrupt ręki, mamy Bossa, mamy Profesor Stura, mamy Eri po raz kolejny do diskardowania itemów z deku przeciwnika, z ręki przeciwnika. Dlaczego mnie wywala do tej strony, klikam wstecz? Nie wiem. Mamy profesora Turo, linia bolsercza ciekawa, bo jest kapturnik Roma, jest graber. W momencie, w którym zobaczymy rękę przeciwnika, możemy graberem wyrzucić mojego pokemona do, na spód deku. <laughs> Mamy switch, los Vakuum, Counter catchera, jest los City. Pięć energii trawiastych, cztery psychiczne, dwie Double Turbo i jedna Jetka. Bardzo, bardzo fajna lista, bardzo dobrze rozkminiona. No i jedna chyba z lepszych, jeden z lepszych deków aktualnie. Po rotacji. Dalej mamy Snorlax Controla. Snorlax Control, który nie wygląda o wiele inaczej niż ten, którego mamy teraz. Jednak ma kilka nowych dodatków i kilka kart też odpadło, bo nie mamy Peony, nie mamy Sydney, a przez to więcej kart musimy grać danego typu. Nie możemy grać powiedzmy pojedynczych, pojedynczych, pojedynczych kart, pojedynczego rodzaju karty. Nie wiem, jak to powiedzieć bo możemy ją sprayzować po prostu i Peonia nam tutaj pomagała to wyciągnąć, a tutaj tej Peonii nie będzie. No ale mamy 4 Snorlaxy, Rotoma, Pidgeota, Ciu jako zastępstwo za Ciu jako zastępstwo za kraba, żeby dyskredować dwie karty z tego przeciwnika. Mamy Mimikyu oczywiście na Pokémon EXEV Tutaj mamy Moila z Tempting Trapem, który ma blokować retreat przeciwnika również jeżeli Snorlax na przykład nie wystarcza. To mamy Moila. Mamy też Mentaina, który wyciąga basicę z discarda obu graczy i kładzie na bench. To jest zastępstwo do Horna, którego też nie ma. Do tego 4 Rweny, 4 Peny, 3 Eri. Nowe zabawki do kontrola, jak najbardziej. Dalej, raczej mamy, mamy standardowy układ. Mamy nową deskę, Emergency Board, który pozwala naszym pokémonom się cofać o jeden Retreatu mniej. Ewentualnie, jeżeli nasz pokémon ma 30 zdrowia, no to nie ma retreat kosztu, więc też całkiem spoko. Forest Seal Stone do wyciągania jakiegoś, jakiegoś komba. Mamy, mamy nowego Cape'a Ace Speckowego, który daje plus 100 zdrowia. 4 Temple of Cino i 2 energie ogniste. Można by tu na przykład jeszcze próbować wrzucić takiego Redenzarda, żeby gdzieś tam agresywniej. Trochę grać, ale poza tym, poza tym tak wydaje mi się może wyglądać teraz Snorlax Stol. Nie mamy VIP pasów, więc trzeba grać więcej z Boli i, i to może być problemem, może być problemem to, że się nie rozłożymy. Więc nie wiem czy nie gramy dwóch ono może, albo nawet trzech, żeby gdzieś tam próbować jeszcze, jeszcze w deku czegoś szukać, ale poza tym całkiem, całkiem spoko. Dziewiąte miejsce Ancient Box, bardzo ubolewam, że tej listy nie mamy oparty o najprawdopodobniej OnePrizery, nowe enchantowe właśnie Correidona, Rowing Moona, ale tego nie mamy. Na dziesiątym miejscu nawet nie wiadomo co było, jakiś tajny deck, tajne przez poufne. 11 miejsce Giratina. Również z Iron Leafsem podejrzewało się, że Giretina będzie grała maksimum belta, że mieć lepiej na Charizarda, ale po co jak możecie grać Iron Leafsa i możecie grać Prime Catcher, prawda? I wtedy macie one shot ze Star Requiem na Charizardzie, macie one shot z Iron Leafsa, no i dobijacie cokolwiek tam jeszcze Wam zostanie, możecie do tego wykorzystać Seblaja czy cokolwiek innego. Bardzo ciekawa Lista przerobiona, tak naprawdę to co mamy teraz. Nie mamy Puffa oczywiście, więc, więc trzeba się ratować czymś innym. E, gramy dwa Pafiny, nie ma też Wipasa, co też bardzo boli. Chyba to nawet bardziej boli tine, e, bo nie mamy Wipasa, mamy Nestbole. Widziałem, że też pojawiają się Dito, na przykład, żeby sobie zamienić Dito na aktywie na coś, co potrzebujemy w tym momencie. E, mamy dwa superrody, rody, jest Lost Vacuum, jest Heavy Ball do wyciągania tego, co potrzebujemy, jest oczywiście deseczka, e, żeby sobie między konfejami fajnie switchować. Mamy Forest Seal Stone, no jest 1 artazon, więc no, tak wygląda mniej więcej szkielet dietiny aktualnie e, po rotacji i miejsce 12 Great Task, czyli mamy Mila. E, mamy Mila, który, e, który, mamy deck, który ma milować wam kartę, czyli diskardować wam karty z deku e, Great Task, 140HP Basic, Earth Blast, diskardujecie jedną kartę z topu deku przeciwnika. Jeżeli zagraliście Ancient Supportera z waszej ręki, w tej turze, diskardujecie trzy więcej. No i mamy Ancient Supportera, oczywiście jest profesor Sadez Vitality no i mamy jeszcze Explorer's Guidance, który, mm, który pozwala Wam zajrzeć na sześć kart z góry deku, 2 wziąć do ręki, pozostałe cztery zdiskardować i tak to się ma e, kręcić, że po prostu wyciągamy przeciwnikowi coś, z czego nie może cofnąć, czyli jakiś tam counter-catcher wchodzi w grę e, i, i walimy po prostu Great Taskiem, mamy też możliwość używania Mimikyu, mamy uż, możliwość używania Pidgeota do wyciągania czegokolwiek z deku, jeżeli gramy Forest Stone, na którego to nie ma, co ciekawe. Ale to jest też głównie po, po to, żeby nie dać się zmilować, nie? Jeżeli gracie na inne kontrole. Na innego mila to nie pomoże, ale na kontrole już tak. Albo na jakiś inny deck, nie? który nie, nie diskarduje wam kart, a wy chcecie się diskardować, ale przemieliliście się za szybko. Jest tutaj w ogóle jeden comfy i nie wiem, po co w sumie on jest. Chyba tylko do dobierania kart tak naprawdę. Co jeszcze? No oczywiście eri, żeby gdzieś tam diskardować switche z ręki, czy coś takiego. Buty, żeby się przewijać, bo chcemy się szybko rozłożyć. Cape, żeby nasze pokemony tak, e, tak szybko nie padały, Artazon, Double Turbo, e, mamy tutaj jeszcze energię psychiczną, żeby ewentualnie atakować z Mimikyu, e, więc to jest, to jest spoko. No ciekawe, czy Mil wejdzie do mety też u nas. Piętnaste miejsce to kolejna decklista, tutaj niestety nie mamy decklisty Future Boxa, e, kolejny Charizard. Ten tutaj bardziej nastawiony już defensywnie z tego co widzę jest Pidgeot. Mamy Kape'a, który daje 100 zdrowia. E, układ saporterów podobny do tego, co gramy teraz u siebie. E, catcher, 6 energii, 2 superrody. No widać, że to jest tak bardzo podobna lista. E, nie mamy VIP nie mamy level boli, więc mamy 13 bole, dodatkowo. E, też bardzo ciekawa. Wydaje się bardzo consistent lista tak naprawdę w tym momencie, jeżeli chodzi o Charizardę z Pidgeotem. E, I miejsce 16. Mamy Lost Boxa. Turbo Lost boxa, powiedziałbym nawet. Eee, mamy Artazon, mamy Kaisi Pancza Forest Silston jest deseczka, eee, mamy też Prime Catcher, Iron Bundle, żeby zmieniać Pokémona na przeciwnikowie, jeżeli jakiegoś na aktywie. Eee, cztery kolery, dwie Roxany. No a poza tym mamy tutaj, eee, no taki standardowy zestaw Lost Boxowy, tak? Nie ma eskei propu, to może trochę boleć, ale mamy więcej Switchy, są Switch karty, eee, są pofiny, są energie, jest, je, je, jest, jest dobrze, jest dobrze. Tak się prezentowały Deki z TOP 16 z Fukuoki z Champions League. Pierwszy duży turniej post rotation wygrany przez lugiem mnie to cieszy, bo no, bardzo chętnie bym do Lugi wrócił, a istnieje szansa, że to nie będzie najlepszy deck w mecie, ale nadal będzie na tyle dobry, że będzie w stanie coś wygrać. Pewnie trzeba będzie tutaj trochę pozmieniać, bo to jest, wiecie, setup pod BO1, my gramy BO3, więc. Coś tutaj trzeba będzie pewnie, e, pewnie pozmieniać W ogóle ile tu jest energii? 17 energii Oj już widzę te starty z 6 energiami Mam nadzieję, że mimo mojego głosu materiał wam się spodobał I się wam do czegoś przyda, jeżeli tak jest Koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał Po więcej tego typu materiałów I kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco A ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę Trzymajcie się ciepło moi drodzy, papa pa.